Lucynko, jak to się stało, że trafiłaś do sportu i dlaczego? Wiele kobiet, nie tylko niepełnosprawnych, ale pełnosprawnych, chyba jesteśmy na szarym końcu, tutaj myślę, że Maja o tym powie, jeżeli chodzi o uprawianie przez polskie kobiety sportu. Na szarym końcu nie tylko Maju u ciebie, ale również i w niepełnosprawnych jest tak samo. Powiedz kilka słów. To znaczy, u mnie to się zaczęło w 2008 roku. Wiktor Żuryński, prezes Jeleniogórskiego Klubu Sportowo-Rehabilitacyjnego, namówił mnie na pokazową grę w siatkówkę. I tak naprawdę zaczęło się od samej siatkówki. Z tym, że siatkówka to jest siatkówka na siedząco, gdzie się gra też w składzie sześcioosobowym, ale na tyłkach, na podłodze. To jest dość ciężka dyscyplina, dlatego że trzeba mieć dość mocne ręce, dość mocne barki. U mnie jest to troszeczkę mniej. Ja się nie mogę odpychać nogami, dlatego że nogi są niewładne. Ale później pokazał mi Wiktor lekką atletykę i od 2009 roku trenuję lekką atletykę, konkretnie rzuty. Jest to rzut dyskiem, oszczepem i pchnięcie kulą. I w tej chwili uzyskuję coraz lepsze wyniki i tak jak Krzysiu powiedział, w styczniu tego roku, dokładnie 28 stycznia, zdobyłam wicemistrzostwo świata w Christchurch w Nowej Zelandii. Najbliższe plany? Najbliższe plany oczywiście Londyn, czyli paraolimpiada. Drodzy Państwo, brawami podziękujmy, nagrodźmy ją, bo ona już ma zapewnione dwa minima, czyli będzie startowała i w rzucie oszczepem i pchnięciu kulą.